wygranym meczu 6-0 rozmawiamy z Czarkiem Sałczek, z Czarkiem Sałczkiem. Witaj, Czarek. Witam. No Czarek, dzisiaj rozgrzaliście nas tutaj w ten zimny wieczór. Powiedz proszę, no bardzo udany mecz w twoim wykonaniu. Sporo tych rajdów lewą stroną. Zakładam, że dobrze dzisiaj się gra w takim meczu. Na pewno dobrze, na pewno wynik cieszy. Gra momentami, mogliśmy lepiej w paru sytuacjach się zachować, no ale no wiadomo, wynik 6-0 to tutaj nie będzie nikogo usprawiedliwiał momentami tą słabszą grą. To chyba najwyższe zwycięstwo za twojej kadencji w seniorskiej Polonii. Tak jest, ja też właśnie śmieję się teraz z chłopakami, nie przypominam sobie tak wysokiego zwycięstwa jeszcze w Polonii. No dobrze, no to teraz mamy w najbliższym czasie spotkanie z MKS-em Ełk. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie wystrzelaliście. No nie, mam nadzieję, że pojedziemy tam do Ełku. Wiem, że też kibice się wybierają. Na pewno chcemy wygrać ten ostatni mecz, zakończyć tutaj rundę zwycięstwem. U siebie wygraliśmy na wyjeździe, chcemy wygrać i patrzeć potem w tabelę. No słuchaj, no świetnie nas tutaj rozgrzaliście na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6-0. No i twoja debiutancka bramka w seniorskiej Polonii. Powiedz proszę, jak się z tym faktem czujesz? No bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało strzelić. Niestety długo musiałem na tą bramkę czekać, ale na szczęście się w końcu udało. Cieszę się, że wygraliśmy 6-0. Myślę, że bardzo dobre zakończenie tej rundy na własnym boisku i trzeba tylko za tydzień jeszcze to powtórzyć i odpoczywamy. A co powiedzieliście sobie w przerwie, bo to jest teoretycznie taka specyficzna sytuacja. Wygrywacie 4-0 do przerwy i teoretycznie no, pojawia się takie ryzyko, że gdzieś tam może wejść chwila niepewności w drugiej połowie. Motywowaliście się jakoś w przerwie, żeby utrzymać ten dobry stan gry? Jasne, że tak. To, że było 4-0, to czasami może być to na niekorzyść, ponieważ wyjdziemy na drugą połowę nieskoncentrowani, także w szatni na pewno cały czas się motywowaliśmy, żeby wyjść na tą drugą połowę jak najmocniej skoncentrowani i no i żeby najlepiej strzelić kolejną bramkę. Najważniejsze było oczywiście te pierwsze 15 minut, bo gdybyśmy na przykład stracili bramkę, mogłoby być dosyć ciężko, ale no przetrwaliśmy, później dopiero strzeliliśmy kolejne bramki. To ostatnie pytanie, bo nam tutaj marzniesz. Powiedz proszę, jak nastroje przed najbliższym spotkaniem z MKS-em Ełki, no i jaki plan na to spotkanie? Oczywiście bojowo, no jedziemy tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Po takim meczu, szczególnie jak dzisiaj, to nie może być inaczej. Gratulujemy w takim razie pierwszego trafienia w seniorskiej Polonii, no i życzymy powodzenia w Ełku. Dziękuję bardzo. Krystian, trochę zdziwiło cię to, jak łatwo dzisiaj się strzelało bramki w tym spotkaniu? Nie, to znaczy ja w ogóle zacząłem swoją wypowiedź od tego, że to było trudne spotkanie, mimo tego, że wynik rzeczywiście jest rewelacyjny, to musieliśmy tyle samo zdrowia zostawić na meczu, co w spotkaniach, w których wygrywaliśmy 1-0. Wynik może troszkę mylić, bo rzeczywiście dzisiaj byliśmy bardzo skuteczni i mieliśmy naprawdę dużo sytuacji do strzelania bramki, natomiast to spotkanie naprawdę kosztowało nas bardzo dużo energii i no, typowe spotkanie trzecioligowe. Rzeczywiście zespół Huraganu postawił bardzo wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o cechy ewolucjonalne i rzeczywiście fajnie nam się ten mecz otworzył, bo strzeliliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry. Zaraz poprawiliśmy i wszystko układało się po naszej myśli, natomiast na pewno to nie było łatwe spotkanie. Widziałem tam w drugiej połowie, gdzie trochę tak tempo już spotkania siadło, to ty byłeś jednym z tych zawodników, którzy pobudzałeś tam, pokrzykiwałeś do kolegów, jeszcze dopominałeś się trochę większej tej koncentracji i miałeś ciągle tą chęć strzelenia kolejnych bramek. No tak, tak. Właśnie rozmawialiśmy z chłopakami, że nie przypominam sobie ostatniej sytuacji, w której zespół, jakikolwiek zespół prowadził do przerwy 4-0 i tak samo zmotywowany wyszedł na drugą połowę. Ja myślę, że byliśmy winni to zespołowi Huragana, żeby po prostu być tak samo skoncentrowanych i z szacunku do nich po prostu grać do końca. Myślę, że większość zespołów w takiej sytuacji, kiedy prowadzi 4-0, miałaby problem w drugiej połowie, żeby z takim samym zaangażowaniem walczyć o każdą piłkę. Natomiast jakby rolą starszych zawodników jest to, żeby motywować cały zespół i myślę, że mam nadzieję, że te krzyki na coś się zdały i że niektórzy wzięli sobie to do serca. I rzeczywiście ta druga część drugiej połowy już zaczęła lepiej wyglądać. No na pewno się zdały, bo jeszcze dwie bramki po tym wpadły. Ty już dzisiaj zdobyłeś 17 i 18 bramkę, o ile się nie mylę. Jesteś zadowolony ze swojego dorobku? Tak, jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tego, że dzisiaj wygraliśmy mecz i że rzeczywiście ostatnio gramy na zero z tyłu i te sytuacje stwarza mnie tylko mi, ale również innym zawodnikom ofensywnym. Natomiast dzisiaj to było chyba 19, w sumie jest 19 trafień, dzisiaj były 3, potem pierwszą tam. Wiem, więc na pewno słowo uznania dla Czarka, bo
bardzo dobrze dośrodkował, ale nawet jakbym bardzo chciał, to nie mogłem mu jej podarować, no bo rzeczywiście dotknąłem. Więc no, ale świetna asysta, już któraś z kolei, może jakby dorobek strzelecki naszych skrzydłowych nie jest jakiś powalający, natomiast tak naprawdę ja z tego najbardziej korzystam, a oni są świetni na swoich pozycjach, robią bardzo dobrą robotę i dzisiaj Wiśnia grał na skrzydle i też zrobił swoje, Wilan na 10, więc rzeczywiście ta końcówka sezonu, to końcówka rundy to bardzo wysoka forma wszystkich zawodników ofensywnych. No właśnie, trochę jest chyba znowu tak, że wchodzicie na te najwyższe obroty, na najlepszą formę, akurat runda się kończy. No, może i tak. Znaczy, ja bym bardziej patrzył na to w ten sposób, że jakby ten kryzys formy albo kryzys wyników przyszedł u nas stosunkowo wcześniej, więc fajnie, zeszliśmy na ziemię. Musieliśmy się szybko zresetować i wrócić na właściwe tory, natomiast wszystkie zespoły z czołówki ten kryzys mają dopiero przed sobą, my już mamy go za sobą. Można by powiedzieć, że rzeczywiście szkoda, że ta runda się kończy, natomiast mamy przed sobą jeszcze jeden mecz, a w dzisiejszym meczu już zapominamy, myślimy o tym, co będzie za tydzień. Mam nadzieję, że wywieziemy stamtąd korzystny rezultat i w rundzie rewanżowej wszystko się może wydarzyć. Bardzo Ci dziękuję, Krystian, za rozmowę.